Dzięki serialowi ojciec Mateusz Sandomierz jest znany nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Dziś na planie filmowym dziennikarze niemieckiej telewizji publicznej ARD realizowali reportaż o Sandomierzu. Ma to być program o zabytkowym grodzie nad Wisłą i o proboszczu, który zamiast sutanny powinien nosić policyjny mundur. Włosi mają Don Matteo, Polacy ojca Mateusza. Teraz na swojego detektywa w sutannie czekają Niemcy. Mamy filmy sensacyjno-kryminalne, ale przestępców ścigają tylko policjanci. Nie zawsze skutecznie, przydałby się więc duchowny z takimi umiejętnościami. Nieprzypadkowo więc, oprócz kamer filmowych na planie serialu w Sandomierzu, pojawiła się ekipa pierwszego programu telewizji ARD. Niemcy realizują reportaż wzdłuż Wisły. W programie nie może więc zabraknąć wizytówki miasta, czyli ojca Mateusza. Bo to właśnie on przyciąga widzów przed telewizory. Chcą oglądać to miasto tylko oczami ojca Mateusza, czyli gdzie jest komisariat, gdzie on je naleśniki, jeśli je je, gdzie on jeździ na tym rowerze i podglądają. I my podglądamy razem z nimi. Twórcy serialu nie spodziewali się takiej reklamy i takiego sukcesu. Przyznają jednak, że osadzenie akcji filmu w Sandomierzu to strzał w dziesiątkę. Oprócz tego, że jest tu pięknie, że mamy gotowe tak naprawdę plenery i ulice są jakby stworzone do tego, żeby jakaś akcja właśnie filmowa, serialowa na nich miała miejsce, to jeszcze jest taki aspekcik fajny tajemniczości takiej. W piątek pracę ekipy filmowej koło Sandomierskiej Katedry podglądał także biskup Krzysztof Nitkiewicz. We Włoszech oglądałem wiele razy. Don Matteo w Polsce jeszcze nie miałem okazji, bo jest tyle pracy, że nie mam czasu, żeby siąść przed telewizorem. Ale oczywiście bardzo się cieszę, że ten film kręcony jest w Sandomierzu. Programy telewizyjne, reportaże radiowe, artykuły prasowe. Wszędzie w roli głównej Sandomierz. Nie ma wątpliwości, moda na to zabytkowe miasteczko powróciła. Kiedyś Sandomierz był bardzo znaczącym miastem. Zresztą było to miasto królów. Tutaj urodziła się Barbara Jagiellonka na zamku w Sandomierzu. I przyszły czasy ciężkie, o Sandomierzu wszyscy zapomnieli. A dzisiaj przyszła pora wreszcie na Sandomierz. Reportaż w telewizji ARD będzie można obejrzeć 21 listopada, a kolejne odcinki przygód ojca Mateusza w każdą niedzielę o godzinie 17:20.